tym zadaniu mamy do rozwiązania następujące równanie z niewiadomą A, no i mamy również podane do niej cztery proponowane odpowiedzi A, B, C, D. No i moglibyśmy to zadanie oczywiście rozwiązać w taki sposób, że podstawialibyśmy kolejno do tego równania pod A te cztery odpowiedzi i sprawdzilibyśmy, która jest prawidłowa i to wówczas byłaby dobra odpowiedź. Myślę jednak, że sporo szybciej będzie, jeżeli po prostu rozwiążemy to równanie wprost. Czyli ja zacznę od przepisania tego równania, może jednocześnie podnosząc do kwadratu ten pierwszy nawias, zgodnie ze wzorem skróconego mnożenia. Czyli będziemy mieli kolejno a do kwadratu, czyli piszemy sobie a kwadrat, plus podwojony iloczyn 2 razy a razy 2 pierwiastki z 2, czyli w sumie 4 pierwiastki z 2 jeszcze razy a, no i plus jeszcze b kwadrat, czyli 2 pierwiastki z 2 do kwadratu, 2 do kwadratu to jest 4, pierwiastek z 2 do kwadratu to jest 2, 4 razy 2 daje nam 8, no i to ma być równe, prawą stronę przepisujemy bez zmian, a kwadrat plus 28 pierwiastków z 2 plus jeszcze 8. Teraz przenosimy wszystko na lewą stronę i widać wyraźnie, że a kwadrat się skrócą, ósemki również się odejmą, no i będziemy mieli 4 pierwiastki z 2 razy a. Tą liczbę może jednak zostawię po prawej stronie. Równa się 28 pierwiastków z 2. Teraz możemy to równanie podzielić stronami przez pierwiastek z 2, w wyniku czego te pierwiastki z 2 skrócą się, no i otrzymamy równanie 4a równa się 28. Teraz dzielimy równanie stronami przez 4, no i otrzymujemy po lewej stronie po prostu a po prawej stronie 28 przez 4, czyli 7. Zatem prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź C.